Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Z poniższego diagramu można odczytać informacje o liczbie trenerów i zawodników w czterech dyscyplinach sportowych. Na podstawie diagramu odpowiedz na poniższe pytania. I podpunkt A. O ile więcej juniorów niż seniorów uprawia lekkoatletykę? No to zapisujemy sobie podpunkt A i lecimy. Lekkoatletykę uprawia 14 800 juniorów i 4700 seniorów, czyli musimy tutaj obliczyć różnicę. Większa wartość, mniejsza wartość. 10100. I oczywiście odpowiedź, że o 10100 juniorów więcej niż seniorów uprawia lekkoatletykę. Podpunkt B. Ile razy więcej jest zawodników uprawiających piłkę nożną niż uprawiających karate? Ok, no to tutaj obliczamy sobie najpierw, ile zawodników gra w piłkę nożną. I tutaj musimy dokonać sumy, czyli będziemy mieć trenerów, oczywiście to nas nie interesuje. I mamy 81 200 i 42 300. Łącznie 1200, przepraszam, 123 500 osób uprawia piłkę nożną. Teraz musimy policzyć, ile zawodników uprawia karate. Robimy oczywiście tak samo. Mamy 6400 oraz 4300 osób. Łącznie 10700. Nas tutaj nie pytają o procenty, tylko ile razy więcej, więc robimy tutaj oczywiście działanie odwrotne, będziemy dzielić. Większa liczba, mniejsza liczba. Możemy sobie poskracać zera. Dzielimy i mamy tutaj około 11,5 i tutaj słownie razy więcej. No i oczywiście tutaj będzie znów odpowiedź, że zawodników uprawiających piłkę nożną jest około 11,5 razy więcej niż zawodników uprawiających karate. No to przechodzimy już do podpunktu C. W której dyscyplinach sportowych seniorzy stanowią około 40% wszystkich zawodników? Ok, no to będziemy tutaj niestety wszystkich wyliczać. Zaczynamy od szachów. Będę jednak tutaj pisać podpunkt C, bo będzie dużo wyliczeń. I w szachach najpierw musimy sobie wyliczyć, ile ich jest łącznie, czyli będziemy mieć 3600, 2900, łącznie 6500 osób. I my tu musimy mieć do góry seniorów. Seniorzy 2000. 900, to ma być wszystko w procentach. Skracamy sobie zera, a że procenty, no to razy 100%. Wymnażamy z górą, dzielimy z dołem, jest to około 44,6%. W zaokrągleniu w dół oczywiście jest to około 40%, ale szukamy dalej. I mamy teraz karate. Karate już obliczaliśmy, jest ich 10700. Do góry dajemy liczbę seniorów. Zaraz skracamy, wymnażamy razy stówkę i tutaj mamy około 40%. I tutaj jest oczywiście prawidłowa odpowiedź, ale lepiej zapiszę Wam wszystkie. Lekkoatletykę wyliczylibyśmy z takiego równania. Natomiast piłkę nożną z takiego. I tutaj odpowiedź, że seniorzy stanowią 40% wszystkich zawodników wśród osób trenujących
Karate, czyli mamy oczywiście tą odpowiedź, podpunkt D. Ilu zawodników przypada na jednego trenera w szachach? Ok, i teraz tak. Wyliczaliśmy sobie, że w szachach jest już 6,5 tysiąca osób. Natomiast trenerów w tej dyscyplinie jest 260. Ile przypada? No to bierzemy liczbę zawodników na liczbę trenerów. Skracamy sobie po zerze i otrzymujemy 25. Czyli na jednego trenera, bo ich jest mniej, w szachach przypada 25 zawodników. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.